Cześć, witajcie, mam na imię Marcin, znajdujecie się na kanale Klubu Miłośników Pizzy. Dzisiaj zabiorę Was w podróż niecodzienną. Zwiedzimy wspólnie młyn Caputo, po to, aby zobaczyć, w jaki sposób produkuje się mąkę do pizzy. Z góry przepraszam za to, że wideo jest nagrywane w pionie. Niestety pewne social media wymusiły na mnie ten oto format, więc niestety musicie to jakoś przeboleć. Miłego oglądania! Tak więc, jesteśmy tu, ponieważ każde pojedyncze zboże, które jak możecie zobaczyć jest z różnych stron świata, nie jest to tylko zboże włoskie, każde pojedyncze zboże musi zostać przetestowane, skontrolowane i przeanalizowane. Zrobimy sobie próbę rozciągania lub rozciągliwości. Hak opuszcza się zawsze w ten sam sposób, ciasto wykazuje opór, czyli jest to prawdziwa próba rozciągania i widzimy rozciągliwość ciasta. Tej rozciągliwości musi towarzyszyć oczywiście energia. Energia, którą ciasto stawia hakowi. Nie jest powiedziane, że dłuższa jest lepsza, bądź krótsza jest lepsza. Absolutnie nie. To jest woda i mąka z dodatkiem 2% soli. Formuję sobie na nowo kulkę. Wałkujemy i wychodzi ponownie wałek ciasta, który gdyby był mi jeszcze potrzebny, włożyłbym ponownie tu na górę i zamknął. Nie jest mi już potrzebny, więc go wyrzucam. Czyli zamiast wkładać go tutaj i zostawić ponownie do odpoczynku, wyrzucam go do kosza, bo próba się zakończyła. Do czego to służy? Aby poznać, czy moje ciasto jest dobre. Czy po 2 godzinach, 15 minutach, 2,5 godzinach ciasto może zostać ponownie użyte w dobry sposób. Ta maszyna nazywa się rafinatorem. Nie jest niczym innym jak maszyną, która w środku ma dwa wałki, które się kręcą względem siebie w przeciwną stronę, zgniatając nasz produkt. Nasz produkt prezentuje się tak. To jest nasza mieszanka ziarna w początkowej fazie, ok? Następnie, po pierwszym zmieleniu, widzicie różnicę? Zmielone już ziarno podróżuje następnie tymi oto rurami na piętro wyżej do tak zwanej strefy przesiewu. Tutaj zmielone już ziarno przelatuje przez różne grubości sita i finalnie otrzymujemy różne grubości zmielonych mąk. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie dołączajcie do naszej grupy na Facebooku. A ja z góry przepraszam za wszystkie ewentualne pomyłki. Pierwszy raz występowałem w roli lektora. Do zobaczenia!